Szczęść Boże, dobry wieczór lub dzień dobry. To już 74. przegląd tradycjonalistyczny. Piotr Błaszkowski i Kamil Klimczak, witamy Państwa jak zawsze co tydzień. Wiadomości z świata tradycji. Przegląd trochę subiektywny, jak zawsze dosyć też obszerny. No bo w naszym tradi świadku, co tu dużo ukrywać, dzieje się dużo. Tradi świat jest jak galaktyka, która się rozszerza. Proszę Państwa, wiadomość z ostatniej chwili, którą dopisałem dosłownie wczoraj. Otóż z kanału Mass of the X, czyli Msza Wszechczasów, jest zapowiedź już ostatniej części trylogii Mszy Wszechczasów. Z tej zajawki odczytujemy, że poruszają się w środowisku indultowym. Tutaj można po włączeniu kwadracika i tłumacza, to mają Państwo tekst po polsku. Jak będzie cały film, to skomentujemy. Z tego, co można zobaczyć już teraz, rzecz się dzieje po wprowadzeniu tradycjonis custodes, kiedy matki idą pieszo do Rzymu z pakietem podpisanych listów, by wręczyć je Franciszkowi i błagać o cofnięcie dokumentu. Transmisja, co ciekawe, i to jest nowum, będzie w kinach. Można zamawiać seanse. Trzeba wykupić bilet, bo to taka jest sens. Ja rozumiem, że tutaj autorzy chcą uniknąć represji YouTube'owych. A pierwsza premiera będzie miała właśnie dziś, 9 marca w Chicago. No i film będzie wędrował po kinach w Stanach, na przykład 17 kwietnia w diecezji Tyler w Teksasie, czyli ciekawe, czy biskup, tutaj nasz biskup będzie tam tamtejszy. Tak. No i oczywiście po dzisiejszej transmisji będzie panel z zaproszonymi gośćmi. No dobrze, ale dzisiaj przegląd będzie w zasadzie w dużej mierze episkopalny, biskupi, zanim jednak ta część zasadnicza, wypowiedź pewnego znanego prezbitera. No właśnie, zaczniemy od kościoła synodalnego, sprawdzimy, co tam zostało katolickiego, a pomoże nam w tym prezbiter, czyli ksiądz Piotr Glas, w swojej książce. Książka się nazywa Panie ratuj, boginiemy, rekolekcje z księdzem Piotrem Glasem, wydawnictwo Espirit. Tutaj zamieściło poznańskie duszpasterstwo tradycji katolickiej na swojej stronie i teraz czytam. Zastanawiam się, dlaczego ludzie, którzy nazywają się tradycjonalistami, cieszą się coraz większą popularnością. Oczywiście, piękno liturgii jest niezaprzeczalne. Tajemnica liturgiczna, cisza, piękne śpiewy, ale to inny temat. Moim i nie tylko moim zdaniem odpowiedź tkwi w tym, że to tam, w ich kościołach, obecnie przekazywana jest bez przeszkód tradycyjna nauka Kościoła. Ludzie idą tam, bo słyszą głos prawdy. Gdyby słyszeli głos prawdy od wszystkich kapłanów, Kościół by inaczej wyglądał. Taką próbę podjął ojciec Joachim z Niemiec, który w pewne Boże Narodzenie powiedział piękne kazanie przeciw dzisiejszemu mainstreamowym poglądom. Został zawieszony i ukarany przez lokalnego biskupa, swego opata. Mało tego, w uzasadnieniu przepraszam, się śmieję, ale to jest śmieszne. W uzasadnieniu w tej decyzji napisano, że nie powiedział on nic niegodnego, niezgodnego z nauką Kościoła, ale jego język był nieodpowiedni, mało inkluzywny, jakoby przekreślający poglądy innych ludzi. Innymi słowy, pełen kompromis z tym światem. Takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Kapłani są odsuwani od obowiązków nie dlatego, że zrobili coś złego, ale dlatego, że są mało postępowi, głosząc niewygodną dla modernistów prawdę. Wielu z nich jest odsuwanych na boczny tor. Kiedyś ktoś mi powiedział w Stanach, bardzo trafnie, że to nie są skasowani księża, jak się ich potocznie określa, ale wybrani. Piękne i prawdziwe słowa. To są wybrani kapłani, którzy niegdyś może będą stanowić tą garstkę ewangeliczny zaczyn, którym
Bóg posłuży się do odnowy Kościoła. Koniec cytatu. No cóż, ja tutaj użyję cytatu ze strony już nieaktywnej, ale do której, która jest w internecie pod adresem Brewiarium. Kiedyś to była Kronika Novus Ordo. To jest naprawdę zbiór przeciekawych cudactw i pomysłów twórczości liturgicznej, ale zacytuję tylko stamtąd, że chyba podano tlen. Istnieje prawo asymilacji i eliminacji zresztą, to odnosząc się jeszcze do tego, co mówił ksiądz Glas o tym ojcu z Niemiec, że skoro nie można zasymilować, hierarchia synodalna, przepraszamy za kolokwializm, wypluwa prawo wierne. No więc, więc tak to wygląda. I jest kolejną informacją, dosyć ciekawą, nawet trochę sensacyjną. Był na sam początek nowego miesiąca, na 1 marca, komunikat na stronie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. Audiencja u papieża Franciszka. Na prośbę Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra papież Franciszek zaprosił księdza Andrzeja Komorowskiego, przełożonego generalnego, aby przybył i spotkał się z nim. Przyjął go na prywatnej audiencji w Watykanie w czwartek 29 lutego w towarzystwie ojca Benoît Paul Joseph, przełożonego dystryktu francuskiego, i księdza Vincenta Ribetona, rektora seminarium Saint-Pierre w Wigrasbach. Spotkanie było dla nich okazją do wyrażenia głębokiej wdzięczności Ojcu Świętemu za dekret z 11 lutego 2022, w którym papież potwierdził specyfikę liturgiczną Bractwa Świętego Piotra, ale także podzielenia się z nim trudnościami, jakie napotyka jego aplikacja. Papież okazał zrozumienie, zaprosił bractwo, aby w coraz większym stopniu służyło komunii kościelnej poprzez swój własny charyzmat. Ksiądz Komorowski poinformował Ojca Świętego, że dekret z 11 lutego został wydany w tym samym dniu poświęcenia Bractwa Świętego Piotra Niepokalanemu Sercu Maryi w Święto Matki Bożej z Lourdes. Ojciec Święty uznał ten zbieg okoliczności za znak opatrzności. No i to jest ciekawy komunikat. Ksiądz Komorowski zagrał chyba wabank, ryzykując wszystko, co ma, i poprosił o audiencję. Powiedział, że Bractwo Świętego Piotra ma problemy, najpewniej z biskupami, o czym tu już zresztą mówiliśmy, na przykład o przygodach polskiego FSSP ze znalezieniem diecezji, gdzie można by bierzmowania udzielić. Na ile Franciszek okazał zrozumienie, to się jeszcze okaże, bo może bawi się w kotka i myszkę z tymi sztywniakami, a Bractwo ma się czym pochwalić, rozwija się, do kapłaństwa przygotowuje się według danych z listopada ubiegłego roku 200 seminarzystów ponad. Największa grupa to Amerykanie i to jest największa liczba seminarzystów od momentu powstania Bractwa Świętego Piotra w 1988 roku. Ale jest jedno ale. Ale właśnie. I proszę Państwa, już na Twitterze X ukazała się informacja do użytku wewnętrznego podająca, że Franciszek życzy sobie, żeby FSP sprawowało NOM. Czyżby padre Andreas przestrzelił, tak? No a jak odczytać, proszę Państwa, zdanie ze strony Bractwa? Papież okazał zrozumienie i zaprosił Bractwo Świętego Piotra, aby w coraz większym stopniu służyło komunii kościelnej poprzez swój własny charyzmat. I teraz, proszę Państwa, prosimy w komentarzu nam tutaj napisać interpretację. Co Franciszek ma na myśli, tak? Chyba wiemy, co już się wyjaśniliśmy. No to jest, dobrze, to jest taka taktyka, tutaj jeszcze tylko dopowiem, no tak? Parę ziarenek kadzidła dla tego modernizmu, tak? No przynajmniej tą mszę krzyż, bo tam jest w tym komunikacie, żeby przynajmniej koncelebrować mszę krzyżma w Wielki Czwartek. Ja przypomnę, no tak, że to o mało co nie stało się przyczyną rozłamania Bractwa Świętego Piotra, właśnie to koncelebrowanie lub niekoncelebrowanie Nowusa. To był koniec lat 90., kiedyś może o tym szerzej powiemy. Skończyło się tym, że Rzym kazał, żeby pozwolić na koncelebrę, i założyciel tego bractwa, czyli ksiądz Bisik, wyleciał ze stanowiska, tak? Więc w zasadzie księża petryści mogą odprawiać czy koncelebrować dom, co zresztą się zdarzało i w Polsce, taka to tradycja. Ale teraz będzie być może, słuchajcie, no dla dobra bractwa, idźcie do katedry, prawda, rączki wyciągniecie raz w roku na mszy krzyżma w Wielki Czwartek i będzie super. No proszę Państwa, no to się od tego zaczyna. Ja tu odsyłam, żywoty świętych, tam też wystarczyło
parę ziarenek kadzidła wrzucić przed posążkami, żeby mąk uniknąć. No ale potem to była równia pochyła. Tak, tak, proszę Państwa, no więc Padre Andreas to naprawdę to chyba, że rzeczywiście przestrzelił z tą wizytą. Dobrze, proszę Państwa, teraz zachodzimy na stronę PH24, bo która jest najbardziej kompetentna w tej materii, którą właśnie przeczytamy i tu już dochodzimy do biskupów. Otóż, cytuję, wystartowała nowa inicjatywa katolików świeckich, czytaj, pewnej organizacji, Pro Ecclesia Universali, którzy chcą bronić jedności Kościoła w obliczu synodalnego procesu jego dezintegracji. Głównym elementem kampanii inicjatywy Pro Ecclesia Universali jest rozpowszechnienie broszury poświęconej roli biskupów w Kościele. Broszura nosi tytuł Odpowiedzialność biskupów za Kościół powszechny w czasach zamętu. Została przygotowana w kilku językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim. I broszura została rozesłana do wszystkich biskupów polskich, a także do księży. Wkrótce zostanie wydana do wszystkich biskupów z całego świata. Składa się ona z trzech części. Podstawowa to jest tajemnica Kościoła, rolę i kompetencje magisterium Kościoła, sytuacje wymagające interwencji biskupa. I celem broszury, jak piszą tutaj organizatorzy, jest ukazanie odpowiedzialności biskupa za Kościół, nie tylko za własną diecezję, ale również za Kościół powszechny. No proszę Państwa, chyba tutaj już tutaj pachnie lefebryzmem, ale idziemy dalej. No i oczywiście tutaj jest podana strona, na której można pobrać tą broszurę, to jest proecclesiauniversali.org. W ocenie organizatorów akcji jest to szczególnie ważne po publikacji deklaracji Fiducia Supplicans o błogosławieniu par tak zwanych nieregularnych i homoseksualnych. Każdy biskup musi stanąć na wysokości zadania i wziąć obronę niezmierną naukę Kościoła. I dalej, organizatorzy kampanii zachęcają wszystkich wiernych do rozpowszechnienia broszury wśród duchowieństwa oraz wśród organizacji wiernych świeckich, organizowania konferencji wskazujących na konieczność zabierania głosu przez biskupów w sytuacji zamętu w Kościele, modlitw publicznych i prywatnych w intencji papieża, biskupów, miejsca o świętość życia i cnotę męstwa w obronie wiary. No i teraz do inicjatywy, która wyszła z Polski, przyłączyło się już szereg organizacji z kilku krajów związanych, no właśnie z TFP, czyli to jest, właśnie w Polsce to jest Stowarzyszenie imienia Piotra Skargi i wymieńmy je. Znaczy od Polski, czyli Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi, Uczelnia Collegium Inter Marium, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Centrum Wspierania Inicjatywy dla Życia i Rodziny, Nadacja Słowakia Christiana, czyli Słowacja, S.A. Perekona ja Traditionica i Sex, to jest Estonia i Zaklada Vigilare, czyli to jest Chorwacja. No i więcej, proszę Państwa, informacji można znaleźć oraz możliwość jest pobrania właśnie tej broszury na stronie, którą mówiliśmy, tak? Czyli biskupi mają zachować się jak trzeba, no można powiedzieć, trzeba mają być katolickimi, tak? W czasach już naprawdę ekstremalnego modernizmu. Arcybiskup Lefebvre i biskup de Castromayer zresztą dokładnie tak zrobili, bo byli wierni Bogu, a nie ludziom. Tymczasem, no skoro miało być o biskupach, to idziemy dalej. Jeden biskup nie czeka na broszurę, ale już działa, w zasadzie działa dalej, mimo że tam został przeniesiony na tak zwaną emeryturę. Biskup Joseph Strickland z Teksasu opublikował list pasterski, w tym wzywa papieża i innych braci biskupów, aby powrócili do prawowiernej wiary, gorliwości pasterskiej, która wyklucza kompromis ze światem i pozostawianie wiernych na pastwę grzechów, szczególnie nieczystych. Jestem zmuszony przemówić do wszystkich moich braci biskupów na świecie, w tym do papieża Franciszka, biskupa Rzymu. Pod wieloma względami jestem najmniejszym spośród was, ale dzielę z wami namaszczenie jako następca apostołów oraz powołanie do strzeżenia depozytu wiary i w tym duchu przemawiam do was.
Błagam was, powróćmy do Chrystusa i jego drogi. Bądźmy odważni, jak nasi poprzednicy z pierwszego, drugiego, trzeciego wieku, z których wielu poszło za Panem na śmierć, dźwigając ciężkie krzyże w jego imię. Stańmy po stronie naszych braci, którzy w XX wieku byli na tyle silni, aby wystąpić przeciwko despotycznym władcom, choć w swoich czasach stanowili oni głos mniejszości. Kontynuuje amerykański hierarcha, represjonowany przez papieża Franciszka za niezłomną postawę troski o swoją trzodę, wyrażoną m.in. w tym, że nie zakazał odprawiania tradycyjnej mszy w swojej diecezji. Więc, proszę Państwa, nawet na emeryturze, jak widać, można. Można i proszę Państwa, no właśnie, a ja od razu pomyślałem o naszych polskich biskupach. Co oni tam pomyślą, jak przeczytają tą broszurę, którą im wyślę Stowarzyszenie Księdza Piotra Skargi? No nie, już naprawdę nie chcę myśleć źle, więc tu się zatrzymam, postawię kropkę. Tymczasem ukazał się ciekawy wywiad z ekskapelanem anglikańskim królowej Elżbiety II. Jest to dr Gavin Ashenden. Zresztą on ma swój kanał, swoją drogą, który przeszedł na katolicyzm, a wywiad z nim zrobiło Radio Immaculata, PT. Wywiad się nazywa How Mary Remark Claibly Converted the Queens of Capelan w Dr. Gavin Ashenden ak Mary. Czyli oczywiście pomieszałem te wszystkie, źle to przeczytałem, ale niezwykłe nawrócenie kapelana królowej u doktora Gavina. I tutaj jest to wywiad z 10 lutego tego roku. No i co ciekawe, mówi on o modernizmie i liberalizmie, czyli zna przyczynę rozkładu w kościele, do którego konwertował. Co ważne, sugeruje, że trzeba odejść od ultramontanizmu, który był odpowiedzią na sekularną ofensywę świata w XIX wieku. No i teraz wobec kryzysu w kościele ten ultramontanizm powinien ulec pewnemu zrównoważeniu na rzecz misterium, czyli nauczania Kościoła, jakim ono zawsze było, trzeba nadać mu większą wartość. No, bardzo, bardzo ciekawe stwierdzenie i to, proszę zwrócić uwagę, to jest konwertyta z anglikanizmu, powiedzmy konwertyta nowej daty, tak nazwijmy. No i o ile dobrze rozumiem sens wypowiedzi, musimy się trzymać nie nauki, a nie ludzkich błędnych wypowiedzi, wszystko jedno, czy są z taksówki, czy z samolotu. A przekładając na język praktyczny, to jest już moja interpretacja, prawowierny biskup, prawowierny proboszcz, prawowierny ojciec rodziny, czy ktokolwiek prawowierny katolik może dać nam wskazówki, jak postępować. No i właśnie wystarczy się trzymać tylko magisterium Kościoła. No wystarczy, jak widać. I tu, proszę Państwa, kiedy to nie płynie z najwyższych szczebli hierarchii, to jacyś właśnie neofici, konwertyci dają nam przykład. Trochę zmieniamy optykę, porozmawiamy o nieoczekiwanych skutkach dogmatycznego zamieszania. Czy istnieją tradi protestanci? Sytuacja jest na tyle poważna, że redaktor Kratiuk nawet zrobił specjalny program dla tych, którzy odrzucają Franciszka jako papieża z powodu heresji. Krystian Kratiuk w programie Ja Katolik zachęca do wiary w jeden święty apostolski kościół i zachęca, aby nie ulegać zamieszaniu, jakie spowodował Franciszek. Redaktor naiwnie nie zdaje sobie z konsekwencji z tego wszystkiego. W tym kontekście pasują, jak ulał, słowa naszego Pana: kto nie zbiera, ten ze mną, ten rozprasza. Kto już poznał tradycję katolicką, jak my, dwaj, ma łatwiej, a inni, czy miliard katolików, muszą ją znaleźć, aby nie ulegli rozproszeniu i nie zwątpili. Choćby papież był heretykiem, lub choćby nie było tak źle, można, trzymając się magisterium, wytrwać w wierze. A nasz Pan ucieszy się, kiedy uciszy burzę, kiedy już czas się wypełni, ucieszy się, kto został przy nim. Tak? Także w każdym razie no, uważam, że tutaj mówienie o tradi protestantach jest co najmniej przesadzone. Tak, proszę Państwa, odnotujemy takie zjawisko. No dobrze, teraz jakby z tej wysokiej abstrakcji kanonicznej i teologicznej przechodzimy na okolice Trójmiasta. No i tutaj, jak podaje duszpasterstwo tradycji katolickiej archidiecezji gdańskiej, w październiku powstało jako grupa w ramach naszego duszpasterstwa Bractwo Świętego Wawrzyństwa. Jest to męska konfrateria, która
pragnie czerpać z wielowiekowej tradycji katolickich bractw religijnych. Jego głównym charyzmatem jest życie tradycyjnym cyklem roku kościelnego, a członkowie zobowiązują się do poszerzenia w ramach post, do, posz, przepraszam, do poszczenia w ramach postnych według dawnych, surowszych reguł oraz udziału w mszy świętej w ważniejsze święta niegdyś nakazane. Ponadto bractwo pragnie szerzyć kult świętego Wawrzyńca, historycznie ważnego patrona naszego regionu, a w ciągu roku organizuje wiele wydarzeń, nie tylko modlitewnych, ale także wspiera swoją posługę duszpasterstwo, a w szczególności podczas różnych procesji liturgicznych. No oczywiście, no, część od razu wyjaśniam, część to jest z ekipy, to jest część ekipy z Kościoła Świętej Barbary, tak? No. Bractwo aktualnie liczy, uwaga, 33 mężczyzn wszelkiego stanu, w tym dwóch kapłanów, a w październiku przed rozpoczęciem drugiego roku jego działalności dołączyć będą mogli kolejni mężczyźni gotowi do przyjęcia wyrzeczeń na chwałę Bożą. Dzisiaj publikujemy zdjęcia z ceremonii przyjęcia, które odbyło się na przełomie października i listopada oraz w pierwszej procesji, w którym bractwo uczestniczyło wspólnie niosąc różne relikwie z okazji Święta Wszystkich Świętych. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich wiernych na Leśną Drogę Krzyżową organizowaną przez Bractwo 9 marca w godzinach porannych. Szczegóły wkrótce. Zresztą te szczegóły czytałem. Rzeczywiście takie robią takie robią inicjatywy. I rzeczywiście tu jest taka myśl jest chyba taka, że trzeba już dać coś więcej. Takie zwykłe uczestniczenie na mszy trydencką to już jest chyba to troszeczkę za mało. No. Tak z tego wynika, że wszyscy chyba czują, że mamy tutaj coraz gorzej. No i właśnie, no i myślę, że takie małe inicjatywy są chyba odpowiedzią na to, co się dzieje na górze Kościoła. No i tutaj w SPSPX też powstają duszpasterstwa młodych jako takie małe komórki wzajemnego wsparcia w wierze. No i aby no, ci młodzi ludzie stawali się gigantami, to mogę sobie jako senior życzyć. A teraz wiadomości muzyczne. Co oznacza, że powoli zbliżamy się do lądowania, ale jeszcze będzie jeden wątek. 7 marca miała miejsce okrągła 750. rocznica śmierci Akwinaty, czyli Dies Natalis, Dzień Narodzin dla Nieba. W Poznaniu odbyły się z tej okazji dwie liturgie, podczas których chorał dominikański zaśpiewali uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Marcela Peresa. 6 marca o 20 u dominikanów w Poznaniu pierwsze nieszpory o świętym Tomaszu z Akwinu w tradycyjnym rycie dominikańskim i 7 marca o 19:30 na Żydowskiej w Sanktuarium Najświętszej Krwi msza o świętym Tomaszu w tradycyjnym rycie. Organizatorem było muzyczne zaplecze tamtejszego Induldu Poznań Katarzys Festival. Tyle wiadomości muzycznych, a teraz dodatek, analiza przeglądu prawosławnego też będzie o biskupach zwanych po wschodniego władykami, ale uwaga, schizmatycki. Natomiast dlaczego, to już Pan Piotr wyjaśni, skąd ten przegląd prawosławny u nas się bierze na koniec. Proszę Państwa, poszedłem na wycieczkę pierwszy raz do cerkwi, tam na terenie cerkwi w Gdańsku, no i wyniosłem z tej wycieczki, oczywiście to nie była wycieczka ekumeniczna, to była taka wycieczka krajoznawcza, nazwijmy to, przegląd prawosławny z października 2021 roku. I w związku z tym, że już kiedyś mówiliśmy o schizmatykach w Afryce, o poświęceniu prawosławnego kościoła w Warszawie, czy mówiliśmy też o biskupie Hilarionie, to myślę, że tutaj jesteśmy w tym cyklu. Warto to to przeanalizować. I proszę Państwa, więc będę przewracał kartkami i tutaj czytał sobie to i to omawiał to, co zaznaczyłem. Co prawda jest to przed wojną, na Ukrainie, więc też trochę się to tutaj zmieniło, ale myślę, takie główne myśli są takie same. Otóż jest tutaj, proszę Państwa, wizyta metropolity Joaniusza, jest to metropolita Czarnogóry, ale uwaga, z cerkwi serbskiej, tak? Z cerkwi serbskiej na terenie państwa, już osobnego państwa, już nie Federacji Jugosłowiańskiej, tylko osobnego. I tutaj czytuję z nim wywiad.
władze naszego kraju zdecydowały się postawić naszą cerkwię poza prawem, a właściwie ją zlikwidować. Wtedy wyszliśmy z całym naszym narodem na górę Golgotę i we wszystkich miastach i wsiach Czarnogóry wyszliśmy na pielgrzymkę. Dzięki Bogu, dzięki Bożej miłości, ta Golgota szybko obróciła się w zwycięstwo. Myślę, że Pan Bóg dał nam zwycięstwo, ponieważ wojowaliśmy tylko prawdą i miłością. I tutaj taki wątek polityczny. Ja podejrzewam, że to Amerykanie, czy tam CIA, czy ambasador amerykański kazał podjąć próbę likwidacji oddziału Cerkwi Prawosławnej w Czarnogórze, która, jak wiemy, jest prozachodnia, a to chyba w ramach likwidacji wpływów rosyjskich, bo cerkiew zawsze jest propaństwowa i zawsze współpracuje z władzami, także jeżeli Serbia jest trochę prorosyjska, trochę nie jest, ale powiedzmy, myślę, że ewidentnie to było działanie amerykańskie. Dalej, mamy tutaj, proszę Państwa, święto diecezji i to jest w łódzkiej katedrze Aleksandra Newskiego, a tutaj autorzy piszą, że został ufundowany przez ówczesnych XIX-wiecznych przedsiębiorców. Ja to sprawdziłem, no to ci żydowscy przedsiębiorcy ufundowali cerkiew pod takim, pod imieniem świętego Aleksandra Newskiego, który jest, powiedzmy, co tu mówić, reprezentantem tego wielkoruskiej myśli, czyli po prostu Żydzi okazali się po prostu lizusami. No ale cerkiew stoi, ona w latach międzywojennych nie została rozebrana. No i z tego widać artykułu, że oni się, zawsze ci prawosławni będą się utożsamiać z obecnością Imperium Rosyjskiego na terenie Królestwa Polskiego, na terenie kongresówki. To jednak mają takie ciągoty kulturowe rodem z Rzuskiego Mira. No i później mamy tutaj wywiad z biskupem łódzkim i poznańskim Atanazym, który udziela nam bardzo ciekawej takiej informacji. I to jest właśnie, trochę mu mówi nam prawdę, czym jest schizma. Ja czasami słyszę, jaka ta prawosławie jest cudowne, jaka to jest liturgia. Więc jeżeli ta boska liturgia jest tak boska, to dlaczego? I tutaj pisze, i tutaj mu odpowiada Władyka, że jeszcze kilka lat temu, jak opowiadał mi proboszcz, który jest tam od 28 lat, na liturgię w Łodzi przychodziło kilkanaście osób. No to jest właśnie prawosławie i oni prawosławiu nie ma obowiązku niedzielnego pod grzechem ciężkim. No więc jeżeli ktoś nie prowadzi życia nadprzyrodzonego w oparciu o mszę świętą, zresztą tutaj wiadomo, że to jest schizma, więc te działanie łaski jest ograniczone, no to jak oni mają być dobrzy jako ludzie? I to jest jest te główny clue tego zagadnienia. No i dalej pisze, a teraz jest to, czyli 2021, czyli pewnie teraz więcej, do Łodzi przychodzi w niedzielę 200-300 ludzi, a na Paschę. Pokarmy do poświęcenia przychodzi, nie przesadzam, prawie 10 tysięcy osób. No i to znowu tutaj też widzę, prawosławni mają cud święconkowy, tak? No bo nie ma obowiązku. Nie ma obowiązku, tylko jest taki rytualizm pozbawiony duchowości, a jak zresztą oni są bardzo słabi pod względem wiedzy teologicznej, a jak czegoś nie wiedzą, to zawsze mówią, a Bóg tam wie lepiej, nie? A Bóg to rozwiąże. Ja sam słyszałem na YouTubie rosyjskojęzycznym, jak prawosławni księża, czy to z Rosji, czy z Ukrainy, zazdrościli katechizacji, tak? Katechizacji w Polsce, czy rzeczywiście jest katechizacja w Białymstoku, lekcja religii prowadzona jest równolegle katolicka i prawosławna, ale generalnie te masy w ogóle nie znają wiary, tak? Nie, w ogóle to, tak dalej. No i tak, i teraz co ciekawa taka obserwacja. Tutaj 2021. Na przykład, ile ochrzczonych dzieci do Was przychodzi? Teraz potencjalne, choć według oficjalnych statystyk w Łodzi jest około 40-60 tysięcy Ukraińców, nieznaczna
Ich część chodzi do cerkwi, jeszcze mniej wiąże swoje przyszłość Polskę, ale takie rodziny też są. I to coraz częściej z ustabilizowaną pracą, znajomością języka, mieszkaniem, zaciągniętym kredytem, tak? Czyli Ukraińcy w większości to są, no, czy rosyjskojęzyczni, czy tamci ze wschodu, są po prostu ateistami albo takimi kulturowymi chrześcijanami. No i proszę Państwa, cerkiew w Polsce miała takich, zaczęła się polonizować, ona zaczęła mieć taki charakter powiedzmy w miarę, nazwijmy to polski, tak roboczo powiem, ale okazuje się, że tutaj, pisze biskup, dwaj moi i podiakoni są z Ukrainy, nie mówiąc już o tym, że mamy w diecezji 5 duchownych za wschodniej granicy i tak dalej. No pytanie, czy to zawsze taki import ze wschodu, pytanie, czy się wiąże zawsze z agenturalnością, tak? No ja tam nie wierzę w apolityczność. Proszę Państwa, no i teraz mamy element łaciński. Jak wyglądają spotkania ekumeniczne z Grzegorzem Rysiem? To wtedy jeszcze nie kardynałem z Kościoła rzymskokatolickiego. I teraz cytuję. Spotykamy się jako osoby duchowne. Arcybiskup jest bardzo otwartym człowiekiem. Nie poruszamy kwestii dogmatycznych. Dzielimy się troskami duszpasterskimi albo po prostu biesiadujemy przy herbacie. No i to jest poziom, i to jest, proszę Państwa, poziom, ja teraz bardziej powiemy, poziom kardynała Rysia. I tutaj biskup jest świadomy pewnego zjawiska, czyli powiedzmy takiego zamiłowania do liturgii, ale czym się ona kończy, jeżeli ona nie ma podbudowy. Cytuję. Młodzi ludzie, przywiązani li tylko do obrzędowości, natychmiast odczuwają i odchodzą. To jest wtedy, kiedy jest jakiś nacisk świata. Wydaje mi się, że wierzący migranci mają inne, głębsze podejście do wiary. Czyli owszem, no, może i boska liturgia, ale co z tego, jeżeli nie ma zagruntowania. Tak, no i tutaj ciekawa też informacja, że w Grudziądzu jest batiuszka, pochodzi z Rosji, odszukał swoje polskie korzenie i przyjechał. Ja mam nadzieję, że ABW go tam sprawdziła. Też Kościół prawosławny propaguje, nie tylko my, łacinicy, jakby propagujemy męczenników zamordowanych przez schizmatyków, ale oni to robią to samo. Oczywiście z tymi ich męczennikami jest różnie, i tutaj jest na przykład przywołany na przykład Atanazy Brzeski, to szczególny święty nadburzańskich ziem. Tak? No i to jest właśnie taki patron tutaj biskupa Anatazego z Łodzi. Ale ja sprawdziłem, rzeczywiście Anatanazy Brzeski został rozstrzelany w 1648 roku po wybuchu powstania Chmielnickiego, ale on był uważany przez władze polskie, nasze Rzeczpospolitej, za agenta Moskwy. Tak? I dlatego został rozstrzelany. Nie tyle że wstawiał się za cerkwią, tylko dlatego, że ewidentnie ilość kontaktów z Moskwą była tak wielka, że ewidentnie był agentem, i zresztą odsyłam do literatury. Dobrze. Proszę Państwa, też jest ciekawa taki opis, trochę taki jakby myśli odredakcyjne. I tutaj redaktorzy są świadomi, że ten świat jest no, niebezpieczny. Tutaj Anna Radziukiewicz, która się często pojawia, ona mówi tak: współczesny świat jest dziwny, jest sekularyzowany. To znaczy, co to znaczy? To, że przeżywa pełen rozkład moralny, czyli są rzeczywiście świadomi. Często w tym przeglądzie się tutaj pojawia tutaj nasz biskup metropolita Sawa. No wiadomo, że on był agentem, ale ja chciałem zwrócić jedną państwo na jedną sprawę, która jest trochę nikt nie zauważył. Otóż
On miał zaproszenie w 1900, sprawdziłem to w Wikipedii, więc powołuję się na nią. Miał zaproszenie w 1957 roku na studia do Moskwy, studia teologiczne. A władze nasze komunistyczne nie dały mu paszportu. Pytanie dlaczego? Ja uważam, że nasza bezpieka bała się, że on będzie agentem Moskwy i wtedy będzie już w stosunku do nich nie do ruszenia i oni go woleli mieć jako swojego agenta. Myślę, że taka była gra. Agentem został po przyjeździe z Jugosławii we wrześniu 1965 roku. I ten przyjazd do Jugosławii, ja myślę, że czyli danie mu paszportu, wyjazd do Jugosławii mógł być też elementem gry. Gry, myślę, że gry bezpieki, bo jako kandydat do agenta został zarejestrowany w 65 roku, agentem został 12 września 66, czyli coś, no, niech historycy to rozstrzygną. Dobrze, proszę Państwa, idziemy dalej. No więc tutaj mają tutaj jest opis jubileusz festiwalu, czyli 13 września w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce odbył się koncert inauguracyjny 40. jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Hajnówskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Generalnie widzę, że prawosławni rozdają sobie dużo nagród, tam przemiennie, czyli to dość małe środowisko, ale tutaj no, trochę tak jakby powtarzanie się tych nagrodzonych osób, ale proszę bardzo, jednym z nagrodzonych jest pani pastor Barbara Pfeher. Właśnie jej została przekazana nagroda dla diakonii Kościoła Ewangelickiego w Palatynacie Wschodnim w Niemczech. Kapituła nagrody uhonorowała pracę charytatywną prowadzoną w Polsce, na Ukrainie, Białorusi, Mołdawii i Gruzji. Od lat diakonisze Werk współpracuje z prawosławnym ośrodkiem Miłosierdzia Eloise. I tutaj tak ci prawosławni, tak ci schizmatycy wyklinają wszystkich wokoło, ale są, jeżeli chodzi o pomoc materialną, to widać, że są pragmatyczni. Zresztą słyszałem opowieść, że w Białymstoku, w stanie wojennym, tamtejszy ksiądz prawosławny sprzedawał dary zakonu. No, jak ma się rodzinę, no to trzeba być pragmatycznym. Proszę Państwa, i teraz mamy jubileusz świątyni. Jest to 200 lat w Mielniku, 200 lat parafii Narodzenia Bogu Rodzicy. I tutaj widzę, że panie z chóru nie mają chust na głowie, czyli no też ich dotyczy problem zmiany obyczajów, chociaż oni to bardziej pilnują tego, no ale widać takie czasy. I bardzo ciekawym jest, proszę Państwa, tutaj trochę już zwyczajowych powiem tak, zachowała się w naszej parafii tradycja obchodnych liturgii odprawionych wiosną i jesienią. W mojej rodzinnej wsi Moszczynie w latach 70. została reaktywowana ten zwyczaj. Czyli to nic innego jak, proszę Państwa, starożytne dni krzyżowe, ale też widzę, że jak ktoś zaniknie, to trzeba to reaktywować, czyli też mają takie problemy. No i o tradycję z tego wynika, wokół nich trzeba chodzić. Dalej, mamy ciekawy reportaż z wyspy znanej nam już, wyspy Patnos. Okazuje się, że mają bardzo, bardzo wiele ciekawych zabytków jeszcze z czasów przedschizmatyckich. No i też wyspa Patmos, ten tamtejszy klasztor miał taką samą, powiedzmy, status prawny jak klasztor na wyspie, ten słynny klasztor na wyspie, przepraszam, nie pamiętam już teraz. Dobrze. Dobrze, Państwo się domyślą, o co chodzi. I teraz tak. Ciekawy reportaż. No i mamy, proszę Państwa, o świętej Eucharystii. Tutaj mamy artykuł ówczesnego metropolitę Wołokałamskiego Hilariona. On teraz po wybuchu wojny został przesunięty, został wylądował na Węgrzech. Kiedyś mówiliśmy o nim, że chciał głowy świętego Mikołaja. Taki był sprytny.
No na szczęście tutaj papież Franciszek zachował się jak trzeba i powiedział, że zabiją go w Zbari, jeżeli odda głowę. No i dobrze, już skończyło się na kosteczce. Dobra, no i tutaj jest teologiczne oczywiście. No i teraz, proszę Państwa, jest Łemko o historii. Jest to wywiad z profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, Stefanem Buderą, który jest Łemkiem. No i tutaj taka już wiadomość polityczna. Rozmawia Eugeniusz Czykwin, znany prawosławny działacz świecki. Mniejszość białoruska polonizuje się. Coraz więcej młodych osób deklaruje się jako prawosławni Polacy. Jak z tym problemem radzą sobie Łemkowie? Polonizują się i Łemkowie, ale w mniejszej skali. Tak. No i to jest ciekawe, że rzeczywiście chyba oddziały WOT na Podlasiu to 40% to prawosławnych, więc to jest taki pozytywne zjawisko. Może Łemkowie są w mniejszych grupach i oni, co prawda, tylko innego nie pisze, ale chyba z tego wynika, muszą się żenić między sobą i dlatego są w stanie zachować swoją tożsamość, której jej pomaga właśnie cergiew prawosławna, czyli prowadzą takie dość z tego wynika, że muszą prowadzić dość zamknięte życie rodzinne, towarzyskie i religijne. No i proszę Państwa, tutaj no, jest recenzja książki Rosjanie w miastach guberni warszawskiej, guberni warszawskiej w latach 1964-1915, czyli to jest ten okres popowstaniowy i ewidentnie widać, że po prostu no, oni, no co prawda jakby mają ten w tyle głowy, że oni jednak są przynależni do tego imperium prawosławnego, które jak wiemy skończyło się ewakuacją w 915 czy połączone z zbieżeństwem, ale mówią tak, jakby ja to odczytuję tak. Co prawda byliśmy w mniejszości, ale rządziliśmy, tak? Ale rządziliśmy, ale budowaliśmy cerkwie i tak dalej, i tak dalej. No, w Augustowie jest zamontowano kopułę nad cerkwią i tutaj, proszę Państwa, powiem, rzeczywiście czas transformacji czy czas po komunizmie to jest wielkie budowanie w cerkwi prawosławnej i nie zdziwmy się, że cerkwie prawosławne schizmatyckie będą powstawać w całej Polsce. Jak wiemy, omawialiśmy kiedyś poświęcenie kościoła przy ulicy Puławskiej w Warszawie w stylu rzymskiej bazyliki. No i w informacjach gdzieś tam pojawiło się, że Kirył, metropolita moskiewski, też to przyłożył się do tej budowy, więc podejrzewam, że tutaj jest więcej przelewów, jeżeli chodzi o te budownictwo, bo przecież cerkiew generalnie, wierni generalnie to byli biedni ludzie, tak? To raczej jest lud, a nie jakaś oligarchowie rosyjscy. Tak, no więc no a jeżeli Państwo są już taki ciekawi, to odsyłam na rosyjski YouTube, tam pastwią się nad Kiryłem i jego przemysłem tabaczanym, bo on został takim wielkim przemysłowcem i z tego przemysłu tabaczanego po prostu buduje sobie rezydencję, jak ktoś sobie chce to wiedzieć, to można sobie zobaczyć. No mamy wizytę szwajcarskiego prawosławnego duchownego ojca Michela Quenota. Nie będę tutaj jakby relacjonował, powiem tylko jedno. Rzeczywiście upadek kościoła łacińskiego spowodował, że ta duchowość stała się, powiedzmy, wschodnia, stała się pociągająca dla zachodnich Europejczyków i niestety wiele konwertowało na tą wiarę. No, mamy też odcinek Dostojewski i jego wizję, część druga, no, czyli to, co mówiłem, no, że mają taką skłonność do tej kultury, no, siłą rzeczy. No, jest też artykuł, czym jest polskość. Ja rozumiem, że tutaj artykuł jest taki, sens jest tego, że polskość jest czymś więcej niż katolicyzm. Dobrze. I teraz, proszę Państwa, przemienienie pańskie w Innsbrucku. No i to, jak mówiłem, Kościół katolicki, proszę Państwa, oddaje parafię. W tysiąc w, w, w
a oddano, Kościół katolicki oddał tamtejszą parafię zakonu redemptorystów, przekazał ją serbskiej cerkwi prawosławnej. No właśnie, i nawet tutaj na zdjęciach widzimy, że jeszcze została droga krzyżowa i stare ołtarze, ale już jest, pojawił się taka makieta i ikonostasu. Dobrze. Dobrze, no i mamy też pomagać, tutaj mamy tutaj też taki odcinek młodzieżowy, pomaga odnaleźć drogę do cerkwi, jest to Bractwo Młodzieży Prawosławnej. I co ciekawe, one powstało kiedy? Jak oni piszą, w socjalistycznej Polsce. Jego powstanie było fenomenem. No, trzeba by tutaj odnieść się do archiwum akcji Bizancjum, co tam, dlaczego bezpieka pozwoliła. Dobrze. No proszę Państwa, no i teraz taka ciekawostka trochę z Bałkanów. Otóż w Serbii, czyli 2021, przyjęto ustawę 15 września w Dzień Serbskiej Jedności i Wolności. Chodzi o to, że łacinnika, jak on mówią, latynika wypiera alfabet cyrylijski z mediów i korespondencji służbowej, tak? Czyli że rzeczywiście w tych dziedzinach to cerkiew odnosi tutaj porażki i rzeczywiście chodzi o zabezpieczenie tego swojego starożytnego alfabetu. No, jeszcze odnotujmy powstanie monastyru w Słowenii. Serbska cerkiew zbuduje pierwszy prawosławny monaster w Słowenii. I tutaj, proszę Państwa, mała gloza. Nie ma kościoła prawosławnego. Są kościoły prawosławne. Jak wiemy, Tomos na Ukrainie ich wzajemnie skusił, oczywiście znając obyczaje panujące w tych kręgach schizmatyckich. No, ja podejrzewam, że oligarcha, ówczesny prezydent Poroszenko, musiał dać mały gift Bartłomiejowi, żeby ten dał Tomos. To powodowało podziały. Polska cerkiew prawosławna ma, czy członkowie tej cerkwi mają zakaz kontaktów z Grekami, bo oni popierają Ukrainę. Także to nie jest coś takiego, że oni są jedno, oni są wzajemnie skłóceni. No, ciekawa informacja z Ugandy. Liczba prawosławnych już sięga pół miliona. No, no proszę bardzo, jak się Kościół łaciński cofa, no to tak to jest. No, mają też, prowadzą też takie bardziej dość luźne rzeczy, jak wspólne zabawy. No to jak jest wiadomo, wspólnota też musi nie tylko się modlić, ale też się razem spotykać. No mamy artykuł w języku białoruskim i w języku rosyjskim, co jest odzwierciedla, no i tutaj też ukraińskim, przepraszam, co odzwierciedla wielonarodowość. I to w zasadzie jest, z punktu widzenia państwa polskiego, to jest bardzo dobrze, że cerkiew prawosławna jest wielonarodowa, bo żaden naród wtedy nie wykorzystuje struktur cerkiewnych dla swoich jakby celów. To jest, w każdym razie to jest utrudnione. No, nie lubią ewidentnie prawosławni, nie lubią żołnierzy wyklętych. I tutaj już na ostatniej stronie widzimy, że żołnierzy wyklęci Białostoczyzna 1945-47. Koszt 15 zł, czyli książka dotowana, i to, że rzeczywiście się, proszę Państwa, powtarza. Ale co ciekawe, w Bielsku wychwalano Bogu Rodzicą. No i co ciekawe, przyjechał do nich chór z kościoła starokatolickiego Maria Witów pod dyrekcją Aleksandra Stojewskiego. Czyli widać, że tacy konsekwentni, to oni też nie są. Dobrze. Tyle przegląd prawosławny, październik 2021. Analiza schizmy w naszej ojczyźnie.
No to myślę właśnie dość istotne, bo ja widzę, że wielu katolików, zwłaszcza nawet z naszego środowiska, mam na myśli takiego ogólnoprawicowego, właśnie widząc tą zgniliznę i degrengoladę w kościele katolickim, właśnie gdzieś tam zerka kątem oka, a czasem i nie kątem oka, tylko bardziej otwarcie na prawosławie. I jednak no, warto też wszystkie ciągłości i również nieciągłości tegoż uwzględniać i o nich mówić. Warto o tym mówić, proszę Państwa, bo no to jest bądź co bądź też pewnego rodzaju problem, który może nas prędzej czy później dotknąć, że po prostu no, szukając jakiegoś bardziej sprzyjającego, powiedzmy, otoczenia, środowiska, gdzieś tutaj katolicy będą dryfować ku prawosławiu, więc proszę Państwa, no, pewne rzeczy należy demitologizować i to czynimy. No i mamy nadzieję jednak, że może i to wschodnie płuco Kościoła w całości kiedyś powróci do jedności z Kościołem powszechnym. To zalecamy, prawda? Prawda? Tydzień modlitw, oktawa modlitw o jedność chrześcijan już przeszła, ale można się modlić o to zawsze. I na tym chyba będziemy kończyć. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Prosimy o łapki w górę, o subskrypcję i komentarze. I do zobaczenia za tydzień, a może i wcześniej, chociaż myślę, że w tym tygodniu nie ukaże się ten odcinek o Maria Witach, który jest w przygotowaniu, więc no, ale mam nadzieję, że przed Wielkanocą jeszcze o tym porozmawiamy. Do zobaczenia.